Witam na moim kanale Pompa Ciepła Jak Zrobić. W tym odcinku bohaterem tego filmu będzie magazyn energii. Oczywiście są przeciwnicy, jak i zwolennicy takiego zastosowania takich baterii. Ja należę do tych właśnie zwolenników. A dlaczego? Zaraz Wam już powiem. Z moich ostatnich filmów na temat instalacji wyspowej tutaj dużo mówiłem właśnie o tutaj schemacie, jak to podłączyć, ale także jest tutaj jeszcze pewien taki, jest tu także pewna możliwość do obniżenia właśnie tych rachunków. Też dużo ludzi kupowało te instalacje fotowoltaiczne, oczywiście robione przez firmy, które po prostu, no nie oszukujmy się, brały za te instalacje bardzo duże pieniądze. Ja tutaj, jeśli zacznę tutaj opowiadać o właśnie tych magazynie i dlaczego chcę tutaj zastosować ten magazyn, to może skupię się tutaj od mojej strony. Ja swoją instalację założyłem około 2 lat temu i generalnie powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony. Oczywiście zrobiłem to wszystko w własnym zakresie samemu. Cały koszt instalacji wyniósł mnie około niecałe 20 tysięcy złotych. Jak widzicie na rysunku tutaj przedstawionym właśnie zrzut ekranu z telefonu, ile ta instalacja tutaj już wyprodukowała w przeciągu 2 lat. Widzicie około 25 tysięcy kWh, także jeżeli sobie policzymy tak średnio za prąd około 1 złotówki, to po prostu ta instalacja już po prostu mi się zwróciła. Oczywiście osoby, które sobie zainstalowały tutaj przez firmę, zapłaciły dużo, dużo więcej za tą instalację i po prostu zwrot takiej inwestycji już dosyć dłuższy, no może powiedzieć 4, a nawet 5 lat. Kwestia za ile została, za jakie pieniążki została założona. Moja instalacja, jak tutaj widzicie na schemacie przedstawionym tutaj, jak zrobiłem tutaj, jak jest to połączone. Mam paneli 30 sztuk po 330 watopików. Daje mi to w sumie 9900 watopików. Powiem Wam tak, w przeciągu tutaj 2 lat oczywiście mogłem coś powiedzieć i mogę teraz coś powiedzieć na ten temat, bo mam pełny obraz, jak to wszystko się zachowywało, jak się zachowuje do tej pory. Oczywiście 10 kWh na moje tutaj potrzeby oczywiście nie starcza. Dlaczego nie starcza? To zależy głównie od tego, że po prostu zimową porą oczywiście, jak wiemy, ta instalacja już traci swoją efektywność. No i niestety tej energii nie produkuje tyle, ile powinna produkować. Druga sprawa właśnie, jak tu zauważyłem tutaj po swoim zużyciu na wykresach, dużą część energii po prostu w okresie letnim, mniej więcej tutaj od maja do września można powiedzieć, oddaję tutaj do sieci. Oczywiście jest to na starych zasadach i każda kilowatogodzina jest tutaj z powrotem konsumowana przeze mnie, można powiedzieć, ale w 80%. Jak to widzicie na wykresie tutaj, jest tutaj konsumpcja moja w przeciągu jednego roku, od 2004 roku, od stycznia. Zaznaczyłem energię pobraną, energię oddaną i jaką mam, można powiedzieć, do tej pory w magazynie. Poniżej tutaj na czerwono zaznaczyłem, ile mam do zapłaty w tej chwili, ile zyskuje Enea w tym momencie za tą właśnie tutaj, za oddanie tej energii, którą wyprodukowałem. A tutaj na zielono zaznaczyłem, ile po prostu tej energii mógłbym mieć, gdybym miał magazyn. Oczywiście tutaj są może takie, te dane nie są jakieś idealne z tego względu, że mogą, tutaj jeszcze cały rok się nie skończył. Oczywiście w marcu też miałem tutaj małą tutaj awarię właśnie. Chodzi o to, że za późno zobaczyłem, że jeden z ringów bezpiecznik się po prostu przepalił i nie produkował żadnej energii. Dlatego tutaj w marcu mam taką małą konsumpcję. Ale do października, jak widzicie, październik się jeszcze nie skończył i tutaj jeszcze coś tam się właśnie wyprodukuje. Także gdybym, załóżmy tutaj, także tutaj ten magazyn energii prawdopodobnie będzie dużo, dużo większa wartość. Może nie dużo, ale na pewno dojdzie tam mniej więcej do 3800, 3900. Możliwe, że dojdziemy do 4000. Chciałem Wam pokazać to, że po prostu, jak widzicie, oddaję tutaj dużo energii, ale też dużo konsumuję. Dlaczego tak się dzieje, że tą energię konsumuję i płacę właśnie za tą energię, bo mam panele? Już Wam mówię. Przejdźmy teraz może do wykresu miesięcznego. Tu przeszłem do wykresu miesięcznego zużycia i tu jest właśnie za okres maj. Jak widzicie tutaj większość tutaj energii, można powiedzieć, oddałem do sieci i też dużo energii też pobrałem. Także dlaczego tak się dzieje? Ale to trzeba po prostu już przejść na wykres jednodniowy. Jak widzicie na wykresie jednodniowym tutaj moją tutaj konsumpcję i ile oddałem do sieci. Jak widzicie panele produkują od godziny 6 do godziny mniej więcej 19-20. No oczywiście są to wykresy już z autokonsumpcją. I jak widzicie, panele oczywiście produkują, oddają tutaj do sieci z powrotem.
ale też wtedy, kiedy nie produkują, też ja zużywam energię i wtedy właśnie za tą energię muszę po prostu płacić. Dlatego właśnie ci, co mają panele, myśleli, tak będzie, tak, że nie będą musieli płacić z tego względu, że mają już panele i wszystko, magazyn im to wszystko pokryje. No otóż nie, no właśnie tak jest, że ten magazyn oczywiście pokrywa w części, ale nie pokrywa tutaj rzeczy, które po prostu są niewyprodukowane. Druga sprawa, że z magazynu możemy tylko wziąć 80%. I dlatego tutaj wkracza nasz magazyn energii w postaci baterii oczywiście. Magazyn, który ja chcę tutaj sobie zainstalować, jest to magazyn, który posiada 32 cele. Są to ogniwa 3,2 V i 280 amperogodzin pojemności. Planuję tutaj zrobić z nich magazyn około 30 kWh. Te 30 kWh spokojnie mi tutaj wystarczy, żeby wytrzymać w okresie tutaj, jak panele nie produkują. I te panele po prostu będą przyjmowały całą konsumpcję tutaj moją, jaką tutaj zużywam dziennie, jak widzicie. No i teraz finał może tego tutaj filmu, z tego względu, że każdy mówi, że to się nie opłaca, to jest za duży koszt. Oczywiście jest to może nieopłacalne, gdy to, można powiedzieć, robi firma i gdy po prostu to chcemy sobie zakupić, można powiedzieć, tutaj gotowe takie właśnie magazyny. Jeżeli będziemy chcieli sobie to zrobić właśnie samemu, skompletować taki magazyn, nie jest to, bo można powiedzieć, trudne. Jest dużo filmów na YouTubie, żeby po prostu zrobić to bardzo szybko, bardzo tanio. Wystarczy sobie tutaj zakupić takie baterie, takie ogniwa. Ja tutaj znalazłem tutaj z magazynu polskiego, nie z Chin, tylko z magazynu polskiego ogniwa tutaj właśnie firmy EWE, jedne z lepszych tej klasy A. Cena tych ogniw już naprawdę jest taka, że można już śmiało sobie takie coś założyć. Jedno takie ogniwo kosztuje tutaj w tej chwili $65 za jedną sztukę. Czyli 32 sztuki razy $65 wychodzi nam $2080 za magazyn 30-kilowatowy. Jeśli pomnożymy to tutaj z aktualnym kursem dolara, to wychodzi nam około 8112 zł. Tak to wygląda, te same cele. Oczywiście nie tylko cele tutaj nam są potrzebne. Do tego trzeba kupić dodatkowo BMS-y, a jeżeli chcemy tutaj tutaj sklecić to już ładną tutaj skrzynkę, taką jak tutaj pokazałem, to wychodzi nam, jak tutaj sobie liczyłem bardzo szybko, około 5000 za 15 kW, czyli 10 tysięcy za 30 kW. I teraz pytanie jest takie, no, czy to nam się zwróci? Moim zdaniem tak, jeżeli tutaj przejdziemy z powrotem tutaj do mojej konsumpcji, to widzicie, że na wykresie, że w przeciągu roku za ten magazyn, który bym po prostu tutaj chciał sobie założyć, w przeciągu roku mam około 3600 kWh. Oczywiście to przeliczymy tutaj na złotówki za 1 kWh, a około mniej więcej, żeby dobrze sobie rachunek uprościć, za 1 kWh, 1 zł, no to w przeciągu roku mam zwrot 3400 zł. Tak to wygląda właśnie na dzień dzisiejszy w tym roku u mnie. Także czy warto? Oczywiście moim zdaniem warto tutaj za 4000 za rok płacić tutaj operatorowi za poprawną energię. To lepiej po prostu kupić sobie taki magazyn i to po prostu po 2 latach, mniej więcej może po 2,5, nam się to po prostu zwróci. Także jest to chyba moim zdaniem opłacalne, a tym bardziej, że te tutaj baterie mają dosyć długi okres tutaj użytkowania, bo takie baterie dochodzą do 6000 cykli, także jest duża, duża, duża tutaj rozpiętość i te baterie powinny nam spokojnie starczyć na dobre 5 lat. Oczywiście następne 2 lata to już po prostu jest sam zysk, który po prostu mamy. Mi się wydaje, że jest to duży potencjał i myślę, że jest sens po prostu tutaj zainwestować tutaj troszeczkę pieniążków, a potem po prostu cieszyć się ze zwrotu. Też oczywiście nie mówię, że zrobimy to do zera, bo zawsze musimy tutaj płacić jakieś tam opłaty, które tutaj właśnie operator sobie tutaj zawsze tutaj załącza i nigdy nie będziemy mieli tutaj opłat zero złotych. Tak to wygląda, ale możemy to zredukować do minimum. Wtedy będziemy się po prostu cieszyć tanią energią. W filmie tutaj obrazowo pokazałem mniej więcej, czy to się opłaca, bo były takie spekulacje ostatnio na moim filmie. To po prostu jest bez sensu. No oczywiście mówią ci, co nigdy tego nie pokazali. Ja nie widziałem tego nigdy na żywo. Według moich wyliczeń, moim zdaniem, będzie się to opłacało.
i jest sens w to po prostu zainwestować jakieś pieniądze. Tym bardziej, że po 2 latach ten po prostu ta inwestycja się po prostu może zwrócić. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem i nie jest to jasne, oczywiście w komentarzu możecie napisać, zapytać się, czy po prostu jak to jest zrobione. Też tutaj podałem schemat, jak jest moja instalacja podłączona. Na schemacie to widać, jaki jest mój falownik podłączony. Oczywiście, żeby to zrobić, trzeba po prostu tutaj zmodyfikować część właśnie tutaj strony zasilającej właśnie tych paneli. Ale jeżeli ktoś będzie zainteresowany, oczywiście zrobię taki projekt, bo generalnie powiem Wam, że też to będę robił i warto mieć jakiś projekt. Tym projektem się po prostu tutaj podpierać przy instalacji, bo wtedy nie ma czasu na myślenie, tylko po prostu się robi. A jak to wygląda w praktyce, jest tak, że po prostu przy pracy się po prostu dużo nie myśli, popełnia się dużo błędów, dlatego taki projekt jest bardzo przydatny moim zdaniem i warto sobie takie coś zrobić przed taką instalacją, policzyć, jak to wygląda, czy to się opłaca, czy nie. Także mam nadzieję, że rozwiązałem temat o tanim magazynie energii. Także mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli się podobał, oczywiście możecie zostawić tutaj znak po sobie i będziecie na bieżąco z moimi filmami. Także trzymajcie się i pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.